Hospicjum przy Zaciszu działa od 6 lat. Placówka może przyjąć około 30 osób. Chętnych jest znacznie więcej. Na liście oczekujących 80 nazwisk. Sytuacja jest tragiczna. Myślę, że nie tylko w Zielonej Górze, ponieważ mamy w tej chwili około 100 podań rodzin oczekujących i z tygodnia na tydzień ta liczba się powiększa. Gospodarze tego miejsca od dłuższego czasu myślą o rozbudowie. Zgodnie z koncepcją, jaką przyjęli, do istniejącego już budynku dobudowane zostanie skrzydło, w którym znajdą się sale dla 20 pacjentów. Będzie też pomieszczenie do rehabilitacji oraz świetlica. Jesteśmy dobrzy w tym, co robimy, ale po prostu jest takie zapotrzebowanie i mamy bardzo dużo zgłoszeń, podań o przyjęcie. I taka jest sytuacja ogólna w społeczeństwie. Po prostu społeczeństwo się starzeje i powinno się zapewnić odpowiednią opiekę. Inwestycje uda się zrealizować dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej. Jak zaznacza marszałek Elżbieta Polak, takie miejsca jak hospicja czy domy dziennego pobytu dla seniorów to placówki, które w nowej perspektywie unijnej mogą liczyć na wsparcie. Takie są również ukierunkowania polityki spójności. Hospicjum przy Zaciszu może liczyć też na pomoc miasta w ramach tak zwanych ZIT-ów, czyli zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Zadaniem regionu jest wspomaganie takich inicjatyw, inwestycji poprzez środki finansowe, które mamy do dyspozycji. W nowej perspektywie jest specjalne ukierunkowanie polityki spójności na finansowanie właśnie budowy takich dziennych domów pobytu, jak i całodobowych domów pobytu dla osób starszych. Rozbudowa hospicjum przy Zaciszu to koszt około 2,5 miliona złotych. Termin realizacji nie jest jeszcze znany.